Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Łukasz Skiba i zapraszam na wideo, w którym opowiem o perspektywach dla norweskiej waluty, której fundamenty, jak i sytuacja techniczna prezentuje się niezwykle ciekawie. Ale zanim o koronie norweskiej, to pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tego nagrania przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być traktowane przez Was jako porada handlowa, czy też oficjalna rekomendacja. Dobrze, drodzy Państwo, na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele banków musiało boleśnie przyznać, że walka z inflacją nie jest jeszcze zakończona i mimo prognoz kontynuować dalszy wzrost stóp. I takim krajem jest m.in. Norwegia, w której bank centralny sugerował na początku roku prawdopodobne zakończenie cyklu, a od tego momentu dokonano już 3 podwyżek, a prognozy zakładają dalsze ruchy do końca, oczywiście ruchy w górę, do końca roku do poziomu nawet 4,2% z aktualnego poziomu 3,75%. Głównym oczywiście powodem takiej zmiany jest utrzymująca się wysoka inflacja, która konsekwentnie rośnie, raz po raz zaskakując negatywnie oczywiście analityków, to widać w tym zestawieniu dla ostatnich 2 miesięcy. Bank centralny wskazuje, że jest to w dużej mierze wina słabej korony norweskiej, która tym samym przez słaby kurs wymiany importuje inflację z zewnątrz. I to jest bardzo ważna obserwacja, bo możemy założyć, że celem działań banku będzie również wprost umocnienie waluty. I oczywiście coraz wyższe oprocentowanie norweskich obligacji, norweskich depozytów będzie działać na plus dla korony norweskiej, albo przynajmniej powinno, ale musicie pamiętać, że wbrew panującej przez ostatnie kwartały opinii wśród inwestorów, siła waluty nie wynika jedynie z wysokości stóp, ale przede wszystkim z atrakcyjności i kondycji gospodarki. I teraz na zasadzie porównania spójrzmy na Wielką Brytanię. Tu również Bank Anglii musiał w ostatnim czasie, mówiąc kolokwialnie, dokręcić śrubę, a prognozy, jak widzicie, zakładają dalsze podwyżki. Wielka Brytania ma również problem z wysoką inflacją, której towarzyszy PKB ocierający się o recesję, a jednocześnie zobaczcie, jeśli chodzi o rynek pracy, utrzymuje się bardzo wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń przy niskim bezrobociu, co jest ogromnym oczywiście czynnikiem proinflacyjnym. I to jest oczywiście konsekwencja Brexitu i ograniczonej migracji, o tym już mówiłem w dedykowanym filmie właśnie działaniom Banku Anglii, do którego zapraszam. Natomiast Wielka Brytania, jest uosobieniem aktualnego problemu globalnie z wysoką inflacją, bo z jednej strony inflacja jest zbyt wysoka, żeby Bank Anglii przestał podnosić stopy, z drugiej strony gospodarka jest słaba, ale nie na tyle słaba, żeby sama z siebie luzowała rynek pracy i działało to tym samym dezinflacyjnie. A jednym z rezultatów jest, zobaczcie, spadająca produktywność pracy. A teraz dla porównania wróćmy do korony norweskiej. Spójrzcie, w Norwegii również obserwujemy wzrost wynagrodzeń, natomiast spójrzcie na produktywność. Tutaj mamy ewidentny trend wzrostowy. Jeśli chodzi o wyniki PKB, to również sytuacja ma się tu diametralnie lepiej, ponieważ zobaczcie nawet na wynik za pierwszy kwartał, który przyniósł duże zaskoczenie, to oczywiście również jest wynik anualizowany. Mieliśmy wynik na poziomie 3% względem znacznie gorszych prognoz. I mimo że nie powinno się gospodarek Norwegii i Wielkiej Brytanii porównywać 1:1, to mam nadzieję, że czujecie po tym porównaniu różnicę, że okoliczności zmuszające do podnoszenia stóp procentowych mogą być zupełnie inne, bo dla jednej gospodarki może to być brutalna konieczność, która zepchnie kraj czy gospodarkę w recesję, a dla drugiej może to być jedynie konieczność schłodzenia rozgrzanej gospodarki. Natomiast
Dla samej korony norweskiej warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, bo z racji na strukturę wpływów do norweskiego budżetu bardzo ważna jest cena ropy i gazu. Jeśli chodzi o gaz, to perspektywy dla tego rynku omówiłem w dedykowanym nagraniu. Jest ono oczywiście również dostępne na kanale Admirals. Natomiast jeśli chodzi o ropę, to widać pewne odznaki większego odbicia. Dziś tylko zobaczcie na pozycjonowanie zarządzających, które końcem czerwca było skrajnie negatywne, a w ostatnich dniach widać wyraźną poprawę. Dobrze, przejdźmy do wykresów. I zacznijmy od pary euro do korony norweskiej na interwale dziennym. I zobaczcie, już kilka tygodni temu, bo na początku maja, pojawił się sygnał wskazujący na słabość tego trendu wzrostowego. Zobaczcie, oczywiście mówię o dywergencji, czyli sytuacji, w której kurs danego instrumentu osiąga wyższe poziomy, a dla analogicznego okresu wskaźniki osiągają niższe szczyty. To oczywiście jest sygnał spadkowy. I po wystąpieniu tej dywergencji faktycznie mieliśmy reakcję spadkową, ponowne odbicie i utworzyła się formacja głowy z ramionami, czyli formacja spadkowa. W tym przypadku linia szyi jest opadająca, co jest oczywiście mniej korzystne pod kątem ewentualnych pozycji krótkich, bo znaczna część ruchu już się odbyła. Natomiast wybicie tej linii i tym samym wybicie ostatnich dołków technicznie powinno otwierać drogę do dalszych spadków. Ten scenariusz spadkowy zostanie zanegowany z perspektywy technicznej, jeśli kurs ponownie wybije ten poziom oporu, czyli poziom szczytu w ramach prawego ramienia. Podobną sytuację mamy na parze dolar amerykański do korony norweskiej, z tym, że tu również pojawiła się formacja głowy z ramionami, czyli formacja odwracająca trend spadkowy, z tym, że w tym przypadku linia szyi jest już wzrostowa, czyli technicznie jest to bardziej korzystna sytuacja. No i tu już doszło do wybicia tej linii szyi, natomiast zasięg tej formacji, bazując na prawidłach analizy klasycznej, zakłada, jeśli cel ma być zrealizowany, to zakłada dalszy spadek, który może pokryć się z tą strefą wsparcia. Tu również w przypadku wyjścia kursu ponad linię szyi i tym bardziej wybicia tych tutaj szczytów na prawym ramieniu, wtedy też scenariusz spadkowy jest zanegowany. Dobrze, i spójrzmy na koniec na zestawienie korony do wspomnianego funta brytyjskiego. Tu ważna jest perspektywa tygodniowa, gdzie widać, jak wysoko znajduje się aktualnie kurs tej pary, czyli jak aktualnie mocny jest funt względem korony norweskiej oraz fakt, że zobaczcie, na ważnym poziomie oporu pojawiły się mocne sygnały świecowe do rozpoczęcia ruchu spadkowego bądź samej korekty i tu również mamy towarzystwo wskaźników, które wskazują właśnie na prawdopodobny ruch w dół. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zachęcam Was do wypróbowania swoich sił na rynku walutowym, oczywiście zaczynając od rachunku demonstracyjnego w Admirals, do którego oczywiście link będzie w opisie tego filmu. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie.